Michał, Patryk i Jula składali się na prezent urodzinowy dla Oli. Prezent miał kosztować 30 zł. Michał dał już 1/6 ceny prezentu, a Patryk 1/5 ceny prezentu. Następnie Michał dołożył jeszcze 8 zł, a Patryk 4 zł 50 groszy. Brakującą kwotę dała Julia. Ile złotych dała Julia? Więc tak, zacznijmy od Michała. Wiemy, że Michał dał 1/6 ceny na początku, a cały prezent kosztował 30 zł, więc skoro 1/6, to 30 podzielimy na 6, to będzie 5 zł. Czyli Michał dał na początku 5 zł. Patryk natomiast 1/5 ceny. Więc co? 30 podzielimy na 5 części, tak? Bo mianownik tu jest 5. Więc 30 podzielić na 5, 6 zł. Ale Michał później jeszcze dołożył 8 zł, natomiast Patryk jeszcze dołożył 4,50. Więc ile chłopcy razem dali? Dodajmy to sposobem pisemnym. 5 zł dodać 8 zł, dodać 6 zł, dodać 4,50. Ile to będzie? 0 plus 0 plus 0 plus 0 to jest 0. Tutaj piątka będzie. Przecinek przepisujemy w tej samej kolumnie. No i tutaj dodajemy 5 plus 8 to jest 13. 6 i 4, 10, 10 i 13 to jest 23. Więc chłopcy już dali 23 zł 50 groszy, ale prezent kosztował 30 zł. Więc jeszcze pewną kwotę dołożyła Julka. Co zrobimy? Od 30 zł obejmiemy to, co zebrali już chłopcy. No i rozpoczynamy odejmowanie. 0 odjąć 0 to będzie 0. Natomiast od 0 nie możemy odjąć 5, będziemy pożyczać. To 0 skreślamy, drugie i dopiero od trójki pożyczamy. Tutaj zostaje 2. Tutaj będzie 9, bo jeszcze pożyczamy do tyłu. 10 na końcu. 10 odjąć 5 to jest oczywiście 5. Przecinek przepisujemy. 9 odjąć 3 to jest 6. No i 2 odjąć 2 to już nic. I już możemy powiedzieć, postawić odpowiedź, że Jula dała 6 zł 50 groszy. Dziękuję.